muszę wypić i zjeść najbardziej niezdrowe rzeczy. One są takie pyszne, ale chwila, o nie, kręci mi się w głowie. Jestem cały zielony, źle się czuję. O nie, zaraz wymiotuję. O nie, ale wymiotuję. Synu, co się dzieje? Słyszę, że źle się czujesz. Czemu ty wymiotujesz? Tato, zjadłem chyba za dużo niezdrowych rzeczy i wszędzie wymiotuję. O nie, ale muszę zjeść jeszcze tego hot doga. Ble. Nie, jakie ty jesteś zielony, nie widzisz, co ci się dzieje? Nie możesz tego pić, lecimy do szpitala. Co do szpitala, tato? Ja nie chcę iść do szpitala, proszę, nie rób mi tego. Nie, jedziemy, jedziemy. Synku, dawaj do szpitala, musimy się szybko wyleczyć. O nie, co się ze mną dzieje? Jestem cały zielony, ale może jakiś doktor mi pomoże. Proszę, tato, ktokolwiek. Zaczekaj, czemu tu jest taka długa kolejka? O nie, synu, będzie bardzo długo czekania. Nie możemy tego tak zostawić. Chodź, usiądziemy albo ustaw się w kolejce, a ja pójdę może do lekarza, co ty na to? No dobra, to leć, tato, ja nie mogę tutaj czekać. Ile tu jest osób? Jakiś grimy speaker, bany, co? Nawet jakiś nauczyciel. No nie, nie wierzę w to. Załatwię ci szybszą wizytę do lekarza, synu, poczekaj, idę na górę. No nie wierzę, ale tu są nudy. Jedyne, co mogę robić, to oglądać ten telewizor, ale chwila, źle się czuję. O nie, chyba coś ze mnie wychodzi. O nie, zobaczcie, co ja zrobiłem. Zeżygałem się na środku szpitala. No nie, to przez to jedzenie i wszyscy się na mnie patrzą. Przepraszam bardzo, ja nie chciałem, to było przez przypadek, naprawdę, niech mi państwo uwierzą. Czy jest tutaj jakiś bobasek potrzebujący pomocy? Nie śmiejcie się z niego. Słyszałem, że bardzo żygasz i musisz pomocy od doktora otrzymać. Tak, tak, pan jest doktorem, ale troszeczkę jest pan blady jak na doktora, ale jestem mega chory, nie widzi pan. Nie mogę czekać tej długiej kolejki. Proszę mi pomóc w tej chwili. O Basie, ale nie powinno się żygać na ziemię. No ale dobra, dobra, ja to zbiję. Chodź ze mną, zaprowadzę cię do sali operacyjnej. Za mną, szybko. Jak to do sali operacyjnej? O czym ty mówisz, panie doktorze? Tutaj normalnie będę na jakiejś sali, ale ja nie lubię szpitalów. Wie pan, mi się one nie podobają za bardzo. Proszę bardzo, tutaj będziesz odpoczywał przez najbliższy tydzień. Wejdź sobie do środka i zobacz twój pokoik. Wow, faktycznie, ale tu jest zabawek. No nie wierzę, ten szpital jest niesamowity, o tak. Nigdy nie marzyłem o czymś lepszym i nawet mamy takie podwójne, wygodne łóżko. Superowo! Bobasku, ale przede wszystkim muszę cię zbadać, bo nie wiem, dlaczego tutaj trafiłeś. Jesteś taki zielony. Czekaj chwileczkę, muszę wziąć leki, zeszyt, dobra. Powiedz mi, co robiłeś? No ja nic nie robiłem. Jadłem sobie tylko z lodówki rzeczy i nagle jestem zielony. O nie, tylko nie mów, że jadłeś rzeczy dla dorosłych. Panie doktorze, ale to nie tak, jak pan myśli. Ja miałem ochotę na hamburgery, hot dogi i wszystkie niezdrowe rzeczy. No i co z tego? O nie, Bobasku, przecież wiesz, że hot dogi nie są dla takich maluchów jak ty. To jest tylko dla dorosłych. Ty powinieneś wziąć coś takiego, tak jest. Ale ja tego nie chcę. To piją bobasy, a ja już jestem duży. Dobra, niech mnie pan wyleczy, bo zaraz się drugi raz wymiotuję chyba, o matko. Chwileczkę, chwileczkę. Bobasku, mam przygotowaną piłę. Za chwilę zrobimy operację brzucha. Nie bój się, po prostu wyciągniemy ci to, co zjadłeś wcześniej i po prostu będziesz już bardzo zdrowy. Wszystko ci załatwimy. Jaka operację brzucha? Chwila, nie podoba mi się to, widzowie. Ten doktor się stał nagle jakiś taki mega dziwny, ale jest dużo zabawek, a ja się cały czas czuję tak źle. No dobra, może skorzystam z jego pomocy, ale ta piła to zły pomysł. Czy mamy tutaj nowego pacjenta? Dzień dobry, Bobasku. Dzień dobry! O, pani pielęgniarka, co pani chce ze mną zrobić? Oj, nic, wiesz co? Jeżeli chcesz uniknąć piły mechanicznej doktora, to ja zrobię ci zastrzyk. Co ty na to? Patrz, mam tutaj taką igiełkę, którą wsadzę ci w tyłeczek. Jak to igiełka? Ale pani pielęgniarko, ja nie za bardzo lubię igły, wręcz się ich boję. One są takie długie i niefajne. Ja nie chcę dostać igły, proszę! Bobasku, nie maruj, przecież to tylko jedno ukąśnięcie. Nic ci się nie stanie. Chodź tutaj, wypnij pupkę. Nie, na pewno nie, nie, nie. Moja pupka będzie mnie boleć. Proszę, wszystko, tylko nie igła. Zostawcie mnie. O nie, słuchaj, Bobasie, tak się nie będziemy bawić. Idę po doktora, on na pewno zrobi ci tą operację. Nie, to nie. O, widzowie, ta pielęgniarka się mega wkurzyła. Co się teraz ze mną stanie? No nie, czy Bobasek nie chce wziąć igiełki? Panie doktorze, ja bardzo nie lubię igieł. Proszę, wszystko, tylko nie ta igła. Musi być jakieś lekarstwo, które mnie wyleczy. Oj, nie, Bobasku, naprawdę. Albo igła, albo piła, więc się zastanów, co chcesz wziąć. Nie, ja nie chcę.
chcę nic z tego! Proszę, zostaw mnie, ty szalony doktorze! Nie chcę być w tym szpitalu! I w ogóle, gdzie jest mój tata? Tata załatwia papiery, daj mu spokój, ja się tutaj tobą zajmuję. Ale tak w ogóle mogę ci pokazać, co się dzieje z dziećmi, które nie robią operacji, kiedy zjadły sobie hot dogi. Chcesz to zobaczyć? Jak to? O czym ty mówisz? No dobra, pokaż mi to coś, co będzie na pewno ciekawe. A więc poznaj historię o Maćku, który nie chciał zrobić sobie operacji brzuszka tą piłą. Zobacz, co mu się stało. Czytaj. Wow, co tu jest? Dziecko nie słuchało taty i mamy... Zaraz, ja kogoś tutaj znam. To wygląda tak samo jak ja, ta osoba. Maciek siema, ale patrzcie na to. Ten tata mówi mu, żeby jadł jedzonko dobre, a on mu zrobił kupę. On go w ogóle nie słucha. Tak jak na tym zdjęciu. I tu jest kuchnia. Tak jest, Bobasku, a to jest dopiero początek historii. Zobacz, co jest dalej. O, dziecko zatruło się. Coś mi to przypomina. Ja też jestem zatruty. I tutaj jest tata, który ma ręce do góry i mówi takie: nie, synku, co ci się dzieje? A synek tutaj mówi: tato, ubieram? Nie no, chyba aż tak źle ze mną nie jest, prawda, doktorze? Wyglądasz tak samo jak ten dzieciak, więc skup się na tej historyjce i podejmij rozsądną decyzję. Okej, no dobra, to nie wygląda zbyt dobrze, ale zobaczmy, co się stało dalej. Tata zabrał dziecko do szpitala. O, ale fajnie. Tata prosi na kolanach tego doktora, żeby wyleczył to biedne dziecko. O, matko, panie doktorze, to chyba jest twój sobowtór, jakiś klon. Wygląda tak samo jak ty. To jest pewna historia ze szpitala, a historie lubią się powtarzać, więc Bobasie, pamiętaj, zrób tą operację. Zobacz dlaczego. Idź dalej. No dobra, historyjka idzie dalej i mamy teraz dziecko boi się strzykawki. O nie! Jest tu wielki doktor ze strzykawką w ręce i dzieciaczek, który, uwaga, oj, nie podoba mu się. Chce się zwymiotować. No się nie dziwię. Mi też się chce zwymiotować. I tutaj ta osoba też się boi strzykawki z tyłu. Ale on się też bał, widzi pan doktor? No tak, bał się, ale zobacz, jak on skończył, ponieważ strzykawka jest bardzo ważna, a gdy się jej nie weźmie, to... Doktor jest bardzo zły. Zobacz ten obrazek. O, ale się doktor wkurzył. On jest cały czerwony. Ale zaraz, serio? I to jest tutaj te dziecko. I nawet krzesło ma na górze. On je trzyma. A tutaj jest jakiś doktor wkurzony z tyłu. No nie. Dobra, doktorze, przepraszam. Nie wiedziałem, że pan doktor jest taki zły. Ale ja serio nie lubię strzykawek. Bardzo się ich boję. Słuchaj, to nie musisz być ty, ale zobacz, co się stanie, jeżeli właśnie nie weźmiesz strzykawki. Doktor bierze piłę. Czemu nazwa piła jest na czerwono? I to jest faktycznie doktor z piłą. Co ten dzieciaczek robi? O nie, on się patrzy na tego doktora. Nie wiem dlaczego, ale nie podoba mi się to. Ja tylko wykonuję swoją pracę, Bobasku. Zobacz, co się stanie, jeżeli wezmę piłę i zrobię operację. No dobra, co tu się dzieje? Doktor zniszczył Bobaska! Zaraz, czemu ten Bobasek jest czerwony? Ten doktor wrzuca w niego piłę i tu jest tyle krwi. Panie doktorze, co pan ma na myśli? Chodź tutaj, malutki Bobasku, zrobimy ci operację. Nie, co to jest? O nie, muszę uciekać. Doktorze, zostaw mnie, gdzie ja jestem? Ja wszedłem jakąś drabinką. Nie, zostaw mnie. Chodź tutaj, Bobasku, muszę cię złapać i zrobić operację. Nie, doktorze, gdzie my jesteśmy? O matko, on jest tuż za mną, ja jestem na skraju dachu szpitala. Proszę, doktorze, nie podchodź do mnie, bo będę musiał skakać. No nie, Bobasku, przecież ty nie skoczysz. Chodź, zrobimy ci operację, chodź tutaj. Nie, musimy skakać, ten doktor się zbliża. Szybko, ała, co mi się stało? Spadłem z dachu tego szpitala. O nie, ten Bobas naprawdę skoczył z dachu i chyba cały się połamał. O tak, muszę zrobić na nim parę eksperymentów. Wezmę go na rączki i zrobię na nim jakiś eksperymencik. Chodź tutaj, Bobasku. Ała, gdzie ja jestem? Synu, jesteś tutaj ze mną. O nie, ten doktor też cię złapał. Zobacz, co on mi zrobił. Tato, gdzie są twoje ręce? Czemu ty nie masz rąk? O matko, to jest jakiś szalony naukowiec. Ten wariat wyrwał mi ręce. To jest jakiś jego niecny plan. Ja słyszałem jakieś hałasy. Moje eksperymenty się obudziły. Może teraz tobie, Bobasku, zrobimy operację, co? O nie, doktorze, pożałujesz. Co ty mi zrobiłeś? Myślałem, że mnie wyleczysz, a ty mnie tylko chcesz
chcesz zranić! Ucieknę! Nie uda ci się to, Bobasku, za chwilę do was wracam. O nie, synu, widziałeś tego szalonego naukowca? On zaraz coś tobie zrobi. Słuchaj, mam plan ucieczki, tylko nie mam rąk. Mam kilo, w którym można się przekopać. Weź go i ucieknij. Dawaj, zrób nam przejście jakieś. Dobra, tato, pomogę ci! Poczekaj chwilę, a to się mega ciężko rozwala, a to chyba lepiej. Dobra, zaraz wyjdę na wolność. Jestem, ale się zmęczyłem. O matko, co tu się dzieje? Synu, otwórz mi też drzwi, proszę cię, chcę stąd uciec, nie chcę już tyle tego bólu. Jasne, już to otwieram. Już, tato, jesteś wolny. O tak, synu, musimy szybko się stąd zmywać, tylko moje ręce. Pomóż mi znaleźć moje ręce też. Jasne, tato, na pewno je znajdziemy. Tutaj ich nie widzę, ale czekaj, co to jest za pomieszczenie? To jest jakiś wielki parkour, tylko ja nie przejdę go bez rąk. Spokojnie, tato, ja go sam przejdę. Jestem dzielnym dzieckiem, a tak swoją drogą widzę tam twoją rękę. Jest w obsydianie. Weź ją, proszę, uratuj i przynieś mi. Musimy ją mi doczepić, proszę cię. Już się robi, tylko muszę przejść tego parkoura i skaczę na jakieś łóżka. No dobra, a to co to jest za szpitalne przechodzenie parkoura? Wow, to było mega trudne. I uwaga, jestem już. Dobra, tato, twoja ręka. Wow, co się stało? Chwila, mam ją. O matko, jak to wygląda? Ja trzymam twoją rękę za rękę. To jakbyśmy robili uścisk. Synu, nie wygłupiaj się, oddaj mi ją. Poczekaj, tato, znajdę jeszcze jedną rękę. Ale co jest w tej skrzyneczce? Jakieś bronie. Weźmy je. Nie wiem, do czego mi mogą służyć, ale tu jest chyba przejście. I może będzie ręka taty. A za tymi drzwiami... Jestem doktor, o nie! Cały mój plan przebiega pomyślnie. Teraz jeszcze tylko tego Bobasa utnę. Ale chwileczkę, czy tutaj ty wyszedłeś? Skąd masz ten kilo? Co się z tobą stało, doktorze? Ty jesteś jakiś szalony i opętany. Nie, mam broń, odejdź ode mnie. Chodź tutaj, Bobasku, teraz zrobię ci tą operację. Nie, nie pozwolę na to. A masz, strzelam do tego... A, chodź tutaj. Doktora. Nie, zostaw mnie. Ale nic na niego nie działa. Dobra, może ogień. Tak, ogień na niego zadziała. Ała, ale się boli. Ała, czemu ja się tak skurczyłem? Co ty mi zrobiłeś, Bobasie? To ja na tobie miałem zrobić operację. Ale ty jesteś malutki, doktorze. O, ja nie wierzę. Taki tyci. Chodź tutaj, teraz cię muszę zniszczyć. O nie, uciekam pomiędzy meblami. Nie dopadniesz mnie, Bobasie. Ha, ja rozwalę te meble. Patrz, mam kilo. Chodź tu, dobra. Muszę cię spalić. Sorry, naukowcu, nie żyjesz. A tutaj jest ręka mojego taty. Czyli mamy teraz komplet. Możemy pójść do taty i oddać mu wszystkie ręce. A to tato, mam ręce, tylko spokojnie je przymocujmy. Czekaj, pomogę ci. Ała, chyba mi przyczepiają. Dzięki, synu, jesteś najlepszy. Dawaj, synu, uciekamy z tego szpitala. Przepraszam, że tutaj cię przywiozłem. Nic się nie stało, tato. Ja już nigdy więcej nie pójdę do szpitala. On jest jakiś opętany.